Zapewne część z Was zastanawiała się, dlaczego pływacy wyglądają tak dobrze, umięśnieni, mało procent tłuszczu, no i te ruchy. Ach. Jeżeli masz trochę dodatkowych kilogramów i pytałeś znajomych co zrobić, aby schudnąć, zapewne mogłeś usłyszeć coś w tym stylu. Na zgubienie tłuszczu z pośladków tylko pływanie. Grażyna, będziesz mieć piękne uda pływając. Chcesz mieć kaloryfer? Koniecznie przejdź się na basen. Określenie, iż pływając schudną Ci uda lub brzuch jest połowicznie prawdziwe, gdyż tłuszcz z naszego ciała schodzi liniowo czyli i od góry, twarz, szyja i od dołu, czyli łydki i uda. Na nieszczęście obie linie spotykają się w okolicach brzucha i pośladków, także jeżeli widzieliście tytuł jak spalić tłuszcz z brzucha, czy odchudź swoje uda przez to jedno zaskakujące ćwiczenie, warto uświadomić sobie, że chudniemy poprzez ujemny bilans kaloryczny i ćwiczenia. Przejdźmy więc do sedna. Pływanie spala więcej kalorii niż bieganie czy ćwiczenie na arbitreku. Szok i niedowierzanie, prawda? Wszystko za sprawą wyporności, która łagodzi działanie grawitacji, a także gęstości wody, która stawia duży opór dla naszego ciała, łącząc wysiłek kardio z wysiłkiem siłowym. Tak naprawdę o lepszym połączeniu można pomarzyć. W dodatku pływanie zmniejsza stres, obniża ciśnienie, opóźnia znaki starzenia, zwiększa pojemność płuc i pomaga zreperować najróżniejsze kontuzje. Jezu, tyle o tym mówi, ale no w sumie i tak nie wiem jak ja powinnam pływać, a on się chyba na tym nie zna. Po pierwsze wypracuj sobie jeden styl, którym już potrafisz pływać. Jeżeli nadal idzie ci to opornie, polecam styl grzbietowy. Nawet jeżeli Twoje ruchy ramionami bądź nogami są słabe, zawsze możesz wspomóc się deską czy makaronem. Także nie ma co się wstydzić, każdy kiedyś zaczyna od początku, a i ryzyko popełnienia rażących błędów technicznych jest mniejsze. Pływanie, jeżdżenie na rowerze, granie w kręgle łączy jedna rzecz. Wszystkie trzy dyscypliny to wysiłek fizyczny, a jak wiadomo, podczas niego spalamy kalorie. Po drugie, nie pływaj ciągiem tylko i wyłącznie w jednym tempie. Często zmienij szybkość Twojego pływania, aby zwiększyć pracę serca, a co za tym idzie, dać bodziec, aby spalać tłuszcz. Po trzecie, ważna jest regularność Twoich odwiedzin na basenie. Michael Phelps do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie nie opuścił żadnego treningu, no a zobacz jak wygląda. Oczywiście żartowałem, to profesjonalista ze sztabem trenerskim i latami treningów, ale nikt nie zabrania ci wyglądać tak jak on, jeżeli będziesz chodzić regularnie. Po czwarte, jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z pływaniem i założyłaś, założyłeś, że przychodzisz 4 razy w tygodniu, poświęć to jedno wejście i pieniądze na doskonalenie techniki z instruktorem. Przez kolejne trzy wejścia staraj się dopracować technikę do kolejnych zajęć z instruktorem. Tak staniesz się lepszym pływakiem z lepszą techniką. Po piąte, jeżeli jesteś już trochę bardziej zaawansowanym pływakiem bądź pływaczką i nie chcesz na treningu robić 4 bądź 5 kilometrów, zawsze możesz dobrać obciążenie treningowe. Mówię tu o tzw. łapkach, małej desce, pływaniu pod wodą, bądź też kubkach lub stroju oporowym. Tak więc w głównej mierze zależy to od Ciebie, jak będziesz pływać, chudnąć i jakie będą tego efekty. Mi zostaje życzyć powodzenia, zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Cześć!